Siemanko beczki, z tej strony Lisek i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. 8 paczek za 125 tysięcy, 8 walkoutów, 3 karty niebieskie z fazy grupowej Ligi Mistrzów. To wszystko właśnie przed wami. Przypominam, moi kochani, że godzina 18, lecimy z live'em na Johnny Becie, na nowym kanale na YouTubie. Link oczywiście macie w opisie, więc was serdecznie zachęcam, a my lecimy z odcinkiem. Więc polecimy od razu ze złotą paczką zawodników premium, 350 fila pońców. Let's go! Zobaczmy, co się będzie w tej paczce kryło. I są już banery, to będzie prawdopodobnie inform. Jednak nie, zaskoczony jestem. Tutaj Anglia, to jest SPO, to jest Dele Alli, ej, to jest spoko karta. To jest bardzo spoko karta, 84 overalla. I ona może być taka, bym powiedział, warta. Pierwsza paczka za 125 tysięcy końców FIFA 18 właśnie przed nami. Zobaczmy, co się w tej paczce kryje. Są banery? Chyba będzie karta Inform, dokładnie tak. Anglia? ECLS? Ashley Young, 100 tysięcy plus! 100 tysięcy plus i jest walkout, ale dobrze, bo... Dobra, spokojnie, walkout jest dobrze. I tak, tylko pytanie, co tutaj będzie? I Fabinho jeszcze jest, okej. Okay. Pierwsza paczka za 125 tysięcy za nami, lecimy z kolejną. 2,5 tysiąca FIFA pońców przed nami. Zobaczmy, co się tutaj będzie działo, może jakaś karta z Ligi Mistrzów. Zobaczmy. Jest karta z Ligi Mistrzów, okej. Okay. Portugalia, napastnik i jestem zadowolony. To są Niemcy, to jest bramkarz, to jest Ter Stegen. Okej, okay, 87, to jest znowu walkout! Dobrze jest! Tylko ile on jest warty? On chyba zbyt wiele pieniędzy nie będzie warty, ale dobrze! I jeszcze mamy Kedire, Fernandinho, Benarfe i znowu Fabinho, okej. Okay. Panowie, dwie paczki za 125 tysięcy i dwie wystrzałowe karty, więc zobaczmy, co będzie w paczce numer 3. Miejmy nadzieję, że ta tendencja wzrostowa się utrzyma i co, jest karta złota, ale karta złota też może być jakaś dobra. Portugalia, o, będzie Pepe, okej, okay, to też jest walkout. Tak, czy nie? Chodź tu, Pepe, ej. No to nie jest jednak walkout, okej, okay. To niezłe, co? To niezłe walkouty i walkoutów brak. Trzy paczki za 125 tysięcy końców za nami. Miejmy nadzieję, że i w tej paczce będzie coś niezłego. Trzymamy wszyscy kciuki, panowie. I let's go! Jest karta złota rzadka. Belgia? O! To będzie Kompany? Nie, to będzie Vertonghen albo ten drugi, Alderweireld. Okej, ale znowu walkout, więc mamy 4 walkouty tak naprawdę. Pod rząd w tych paczkach za 125 tysięcy końców. Więc spoko. Jestem bardzo zadowolony. I jeszcze mamy Lorente! Chlorente! Mamy kolejną kartę z Team of the Group Stage z Ligi Mistrzów! Ale paczki, Boże jedyny! Piąta paczka za 125 tysięcy końców właśnie wjeżdża tutaj na streama, więc zobaczmy, co się będzie tutaj działo. Jest karta, to chyba Inform już na pewno jest. Dokładnie tak, Hiszpania. Portugalia, bramkarz Rui Patricio. Czy nie. Oj, Beto, czyli nie ma nawet walkoutu w tej paczce, więc jest słabo. Tak? Jest William, okej. Okay. No nie, najgorsza paczka. Lecimy teraz z paczkami za 100 tysięcy końców, paczki zatrzymane za Food Champions. Te paczki oczywiście tutaj z 11 informami oczekują na lepsze czasy, aż ta drużyna tygodnia będzie jakaś perfekcyjna, bo na to właśnie czekamy. Miejmy nadzieję, że za tydzień już tutaj się jakieś 3 takie paczki wylokują, ale to wszystko dopiero przed nami. Tutaj mamy dwie paczki za 100 tysięcy końców, polecimy oczywiście z tą paczką z prawej strony. Zobaczmy, co się będzie tutaj kryło, czy może szczęście w końcu dopisze w tych paczkach. Czy też nie? Jest karta chyba Inform. Dokładnie tak. Okej, okay, to już dupa. Hiszpania. Napastnik. To jest Iago Aspas! Oho, bo to jest Inform. I Boże, to jest walkout. Ale czemu to nie jest bramkarz? Boże jedyny, jakby to był bramkarz, to ja tu wyskakuję przez okno i lecę jak Adam Małysz. Bo ja tu mam skocznię, nie? Wiecie, o co chodzi. Ja tu mam skocznię i... Hopsa. Dobrze, a spas koło 100 tysięcy. Kiedyś kosztował, teraz może mniej. Jeszcze, okej. Okay. O, to niezła paczka za 100 tysięcy, co?
No, to paczka za 100 tysięcy gruba. Oprócz Aspasa jest tu całe nic. Druga paczka za 100 tysięcy przed nami. Miejmy nadzieję, że będzie przynajmniej tak dobra jak ta pierwsza. Poszło. Poszło, poszli, znaleźli Ronaldo w paczce. Okej? Okay. Francja, napastnik. Griezmann, to jest na pewno tuła! Motherfucker, kolejny walkout! Tak jest panowie, Antua! Opłacało się czekać z tymi paczkami! O, tak jest, tak jest, tak jest. I w paczkach dalej nie ma nic, i nie ma nic. Lecimy z kolejną paczką za 125 tysięcy końców. No, jak rozwijać bank, to na bogato. To na bogato. To na bogato. Zdecydowanie. 2500 chyba końców już poszło daleko. Okej, jest karta złota. Włochy? Eś-o? Chiellini! Chiellini! Już to wiem, że to jest Chiellini, bo się przycięło! 89! Kolejny walkout! Kolejny walkout! Chiellini! Dobrze uderzył w cyca. Dobrze! Ale tam jeszcze coś może być. Tam jeszcze coś może być. No i nie ma, nie ma, nie ma nic. Ale to i tak jest dobrze, to i tak jest dobrze. Siódma paczka za 125 tysięcy końców i 2,5 tysiąca FIFA pointsów. Zobaczmy, co w tej paczce się kryje. Naciśnij A, aby pominąć. Dziękuję. Ok, to jest chyba karta Inform, ok? Ohoho, ohoho. To niezły Kawasaki. Kobayashi, 70. Czyli w tej paczce nawet walkoutu nie będzie żadnego. Nawet. No nie będzie prawdopodobnie. Jest na... Okej. Okay. Ostatnia paczka za 125 tysięcy końców. W tym odcinku zobaczmy, co w tej paczce się kryje. Zobaczmy. Uwaga, uwaga. Proszę Państwa, leci karta, leci. To będzie znowu inform. Trzeci inform, tak? Nie, drugi. Okej. Okay. No, tu już nie ma jakiegoś szału, Rosales, 81 overall, więc nawet walkoutu nie ma. No nie, dobra, tu już te paczki się zdupczyły. Okej, kolejna paczka, mega paczka za 700 FIFA pointów. Zobaczmy, co w tej paczce będzie się kryło. I są banery, chociaż tutaj jedne te banery się pojawiły, bo dwie już otworzyliśmy i nic nie było. Hiszpania, Morata nie lata. Lecimy z kolejną paczką za 700 FIFA pointów. Zobaczmy, co się w tej paczce będzie kryło. Czy będą banery? Chociażby są banery. Będzie chyba karta Inform? Nie ma Inform, ale może być coś niezłego. Italia, SPD de Rossi. No bo... Kolejna paczka. Jeszcze trzy zostały nam tutaj na froncie paczki. I zobaczmy. Są banery, są banery. Jaka to będzie karta? Karta złota rzadka. Uwaga, uwaga, Niemcy. Bramkarz. I to będzie Farman. Ferman. Lecimy z kolejną paczką. 700 FIFA pointów. Kolejny raz wydane. Tak o. I kolejny raz są banery. Na pewno tutaj jest karta rzadka, bo... Hiszpania. Bramkarz. To nie może być David De Gea, więc nie łudźmy się nawet, gdyż David De Gea jest bramkarzem... Team of the Group Stage i mieliśmy dwóch bramkarzy Argentina, więc spoko. Ostatnia paczka w tym odcinku, 700 FIFA pointów kolejny raz wydawane i miejmy nadzieję, że chociaż te banery na zakończenie się pojawią. Jest karta Team of the Group Stage, więc jest fenomenalne zakończenie tego odcinka. Jest Anglia, jest napastnik, to będzie... kto? Harry Kane! Okej, okay, 88, ale fenomenalne zakończenie, moi kochani. Ależ fenomenalne zakończenie. Znakomicie, znakomite paczki, moi kochani. Jeszcze jest walkout, jeszcze on nie wyskoczył. Nie wyskoczył, w sensie nie zacięło herbu przy pokazywaniu się go, więc zaskoczony byłem. Myślałem, że to będzie jakiś słaby grajek, a tutaj Harry Kane warty, uwaga, 240 tysięcy. GG, moi kochani, GG. Piękny pack opening, zakończony jeszcze lepiej. Truskawka na torcie właśnie nam się pojawiła, więc jest fenomenalnie.
Byczki, no i tak to wyglądało, tak to wyglądało. Niezmiernie jestem zadowolony ze szczęścia w tych paczkach za 100 tysięcy, no bo przypominam, że w paczkach za 100 tysięcy z Good Champions trafialiśmy naprawdę bardzo, bardzo słabe karty, a tu i Griezmann, i Aspas na moim koncie, no jest się z czego tak naprawdę cieszyć. Ja w tym momencie zabieram się za Food Champions, wy w tym momencie pewnie już wiecie, jaki bilans wykręciłem, więc relacja także pojawi się za niedługo na kanale. Przypominam, łapki do góry, subskrypcja kanału, lecimy po 100 tysięcy, no i widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, siemanko!